Dzień dobry wieczór, kochani! Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że Samsung rozpocznie nowy rok z przytupem. Ale co to za przytup? Samsung Galaxy S21 FE 5G. Dokładnie tak. Samsung wjeżdża z ulepszoną wersją swojego zeszłorocznego hitu. Gotowi na szybki review? No to lecimy. Dobra, więc pytacie, co nowego? Zacznę od tego, że ten telefon dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych. My akurat mamy... szary? My akurat mamy szary i nie ma co się śmiać. Na telefon patrzymy codziennie i fajnie by było, gdyby nam się podobał. Do rzeczy. Okej. Oprócz czterech kolorów dostajemy super szybkie ładowanie, mocną baterię, dzięki której telefon działa dłużej, adaptacyjne odświeżanie, dzięki któremu działa jeszcze dłużej. Radku, czekaj. Co to ma do rzeczy? W skrócie. Gracie w grę. Chcecie, żeby była płynna, ekran wyświetla nawet 120 klatek na sekundę. Czytacie maila albo oglądacie zdjęcia, ekran wyświetla odpowiednio mniej klatek, więc zużywa mniej prądu. Jasne? Tak, dziękuję. A póki jesteśmy przy grach. Tryb gier daje nie tylko płynniejszy obraz, ale też szybsze reakcje na dotyk. Idźmy dalej. Aparat z przodu, no dla niektórych ważniejszy niż ten z tyłu, to aż 32 megapiksele. I żal byłoby nie zwiększyć jego możliwości, więc dostajemy też opcję nagrywania obrazu przednim i tylnym aparatem jednocześnie w rewelacyjnej jakości. Ekran. Pod dwoma względami przekozacki. Po pierwsze, pokryty super wytrzymałym szkłem Gorilla Glass 7, dzięki czemu nie straszny mu nawet wymagający użytkownik. Teraz możecie być spokojni o ekran telefonu. No i sama jakość wyświetlania. Super żywe kolory, prawdziwa czerń i rozmiar mogą sprawić, że będzie to wasz ulubiony ekran do oglądania na przykład seriali. No i co? Nowy rok, nowy ty z nowym telefonem w kieszeni? Ja tymczasem zmykam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.